Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a to jest kolejny odcinek testowy Kwiatki Są. A dzisiaj jesteśmy z Lordem Prosecutorem na naszym serwerze wspólnym. Przepraszam Was, że ostatni odcinek był bardziej podcastem niż odcinkiem. Mam nadzieję, że w tym to się może jakoś zmienić, chociaż w jakimś tam stopniu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam to, co podczas gdy ja nagrywałem, co zrobił Deutsch. Albo się prześpię. O poranku ujrzeć raczej to, co wybudował pan Deutsch. Sprawdzimy. Tam jest domek pan Deutscha, więc najprawdopodobniej tam jest to, co wybudował. A z tego, co widziałem na jakichś tam teaserach, które wrzucał na konferencję WTC, to wybudował coś niesamowitego. Ale najpierw trzeba będzie nam jeszcze zabić tego niegodnego niegodziwca. Niegodziwiec zabit został. Tak, mamy taki styl wypowiedzi z Lordem, tak zwane dramaty renesansowe. Ale robią wrażenie, nieprawdaż? Lord jest niesamowitym człowiekiem. Nie znoszę creeperów. Myślę, że teraz wrzucił do wilczego dołu. Super, pozdrawiam gorąco tego, kto zmienił mechanikę creeperów. Natomiast Lord jest niesamowitym człowiekiem. Tworzy grafikę 3D. Jest jednym z twórców głównych serwera TFL, który kiedyś wam pokazywałem. I dodatkowo pisze. Pisze rzeczy niestworzone i niezgłębione. Może któregoś dnia podzielę się z wami audiobookiem w moim wykonaniu pewnego tworu, który wymyślił i wykonał Lord. Akrobatyka mi rośnie, ładnie. Zobaczmy, jak idzie się wykąpać. A my sobie wyskoczymy zobaczyć. Co to? Czy to jest wieża? Ojej. To teraz już wiem, co to się wydarzyło. A najpierw spójrzmy na tą mniejszą wieżyczkę. O ile ta wiedźma mnie ale dobrze, że tam poszło. Idziemy sobie zobaczyć na tą wieżyczkę. Jak mnie pamięć nie myli, to musi być wieża Lorda. Widzowie ów materiał oglądać raczej. Oczywiście, że reportaż podniesie prestiż Zjednoczonego Imperium.
pod publicznym adresem IP. Zobaczymy, co tam się kryje na samej górze ów żmijowej twierdzy. Ojej, co tu już, śnieg? Któryż to określi prawą, dokładnie. A tam wznosi się twierdza wybitnego pan Deutscha. Więc jak widzicie, moi drodzy, jest to niesamowita rzecz, co się tutaj dzieje na tym serwerze. A wystawiłem go w nietypowy sposób. Mówiłem wam kiedyś. Mówiłem wam kiedyś, że zacząłem się bawić Dockerem. Wytłumaczyłem wam mniej więcej, jak Docker działa, jak Docker wygląda, o co z Dockerem chodzi. I ten serwer, nie owijając bawełnę, jest wystawiony w pełni na Dockerze. Został stworzony obraz. Ten obraz potem został wyemitowany na serwer. I tam został uruchomiony i na serwerze w tej chwili tam działa. Jest podmontowany volume, w którym są pliki świata, które są zmienne. I generalnie jedyna interakcja z serwerem, jaka jest, to już sobie nie wchodzimy, nie włączamy sobie Muxa, bo tak się już nie da, bo tam jest Docker. Tylko odpalamy sobie Arcona Remote Connection i z poziomu Arcona właśnie wydajemy komendy. Znaczy ja wydaję. Na razie Deutsch też ma podane pasy. Jeszcze chyba do tego się nie dokopał. Lordowi odpaliłem jeszcze jego stary serwer, żeby mógł się powzorować, popatrzeć, wspominać. I najprawdopodobniej będzie przenoszony świat ze starego serwera również. Nie jestem pewien, czy ten świat zostanie przeniesiony, czy nie. Na pewno część rozwiązań, które są na serwerze tak zwanym MNS2, zostanie wprowadzona tutaj. To jest baza, gdzie są krowy pan Deutscha. Tu jest wejście do domku pan Deutscha, tam u dołu. I wygląda to co najmniej niesamowicie. Zobaczcie tak, że tak piszę z Lordem, a na przykład nie gadam z nim przez komunikator głosowy. Jakoś tak wyszło, że jeszcze tutaj jakby nie wgrałem się w pełni w ten styl komunikator głosowy. Ale trzeba przyznać, że serwer robi wrażenie. Na mnie zrobił. Mam nadzieję, że dla was będzie też jakaś tam odskocznia od tego, co do tej pory w klockach u mnie oglądaliście. Trzeba przyznać, że pan Deutsch dostał weny ostatnio, bo nie widziałem przedtem, żeby takie konstrukcje robił. I jest to coś, no, niesamowitego. Niesamowitego. Mnie to zszokowało i zadziwiło i jest to według mnie wspaniała rzecz. Na tym serwerze nie ma takich komend jak na przykład home. Nie ma takich komend jak na przykład jakieś tam leczenie, chyba spawn istnieje, ale nie jestem pewien, czy spawn istnieje.
Opa, się brało, jak najlepsze, że jest na Bukita. 1-12-2. Pobiera się z tym maczem, niesamowite. Więc moi drodzy, na tym zakończę ten drugi już testowy odcinek. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyłem tak doszczętnie. Aha, bo tam było taki był spad fajny, że dało się spać do wody. Lord to zlikwidował. Szkoda. Bardzo szkoda. Myślę, że będzie się dało tam skoczyć do wody. Ale no jeszcze się nie da. Miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie w lepszej jakości. Może w gorszej rozdzielczości, ale jakość jego powinna być lepsza. Tamet był już. Pokażemy jeszcze Lordowi, jak wygląda mój home. Mam nadzieję, że nagra się jeszcze lepiej niż poprzednio. Bo ostatnia wersja była trochę kiepska. Tak, mało co widzę, musimy teraz za to cisnąć, ale światło się jeszcze u mnie świeci, więc super. Nie tylko momentu, nie? No nie. Cury Koryntu. Poczekamy na niego. Zobaczymy, gdzie się Lord podział. Na tym go niestety... O, jest, tak. Mój szyb, który jest bardzo podobny do tego, który ma Lord. Tutaj kanion, oczywiście.
Dokładnie. Dyrt kopnie. Dobrze, moi drodzy. Jeszcze zabierzemy lorda na sam dół kanionu. Przemysł ciężki, dokładnie, dokładnie. Masz rację, Lorcie, masz rację, masz rację. Tutaj jakieś dziwne rzeczy dzieją. Tu jakieś też są. Lejta. Tak to wygląda. I lordzie, i moi drodzy widzowie. Yes, dokładnie. Niech żyją starożytne elfy. Tak więc, moi drodzy, będę się powoli z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną już w drugim odcinku moich przygód w klockach w 2019. I prawdopodobnie nagram coś znowu